Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie. I w ostatnim odcinku uciekłem z więzienia, słuchajcie. Ale Dave tam niestety został. Mam tu kilka drabinek, ale zaraz wam powiem, do czego one są. Jeszcze musimy sobie ich zrobić więcej. Na samym początku zachęcam was do zostawienia łapki w górę pod filmem, ponieważ jest to mega ważne. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, po prostu będę mega szczęśliwy, więc masz teraz 10 sekund na zostawienie łapki w górę. Dzięki. Jeżeli nie zostawiłeś, no to nieprawidłowo. Słuchajcie, tam w więzieniu teraz jest Dave i Neon, więc no mamy ciężko troszkę, musimy tam jakoś się dostać, ale muszę znać konkretne kordy wioski, żeby mógł się tam po prostu dostać jakoś. O nie, szkielet. O nie, jak do mnie trafił celnie. Dobra, spłoniesz. Kurczę, strzelają do mnie. Tutaj. To są 1850. Dobra, 1850 to jest jeden, który jest nam potrzebny i teraz pójdziemy sobie z drugiej strony, tak żeby się wykopać idealnie w celi od Dave'a, ponieważ jak się tam wykopiemy, to bezproblemowo dostaniemy się tam i będziemy mogli go uwolnić. Dobra, słuchajcie, jeszcze na sam początek robię sobie crafting, postawię go gdzieś tutaj i zrobimy sobie te drabinki, ponieważ będą nam mega potrzebne do tego, żeby uwolnić Dave'a. Dobra, słuchajcie, robimy tak. O, 33 drabinki to nam powinny starczyć. Dobra, robimy tu. Teraz musimy się dostać tam do więzienia jakoś. W sensie jak najbliżej, żeby ogarnąć kordy. Jest 1850. I teraz musimy iść jakby na wprost od tamtej... No, jakby to powiedzieć, od tamtej celi, w której Dave jest zamknięty. Bo tam idealnie będziemy mogli się wkopać. Myślę, że to jest idealny pomysł. Dobra, słuchajcie, to będzie gdzieś tutaj, na wprost. Mi się wydaje, czekajcie. Tak, to będzie tu, na wprost. Czyli możemy w sumie zacząć się nawet kopać tutaj. Myślę, że jeszcze niżej. Tak, dla bezpieczeństwa zrobimy to tutaj, na tym poziomie. I tam, w tamtym, tam musimy się kopać. Tak długo, aż dokopiemy się do 1850. Czyli musimy jakieś 50 kratek przekopać się w tamtą stronę, żeby dostać się do Dave'a. Słuchajcie, za takie odcinki koniecznie łapka w górę i subskrypcja na kanale i napiszcie w komentarzu podkop, a przypnę wam oczywiście serduszko. Dobra, lecimy z podkopem. Dobra, słuchajcie, kopiemy ten podkop. Jesteśmy aktualnie na 90, czyli potrzebujemy jeszcze 40 kratek w tamtą stronę się wykopać i będziemy idealnie pod celą Dave'a. Wtedy wykopiemy się troszkę do góry, no i będziemy go mieli już, tylko drabinki będziemy musieli postawić. Myślę, że ten plan jest genialny w sumie, ponieważ jest to... O, mamy tutaj teraz mnóstwo żwiru, to jest niefajne, ale przygotowałem się, wziąłem swoje wszystkie najlepsze itemy. Teraz to tam się przekopiemy raz, dwa. Nie mam niestety pochodni, więc nic niestety nie widać. Przepraszam bardzo za to. Tego nie przemyślałem. Dobra, widzicie, mamy już nick Dave'a. Więc zaraz będziemy pod jego celą. I będziemy mogli tam zrobić... O nie, woda, to jest najgorsze. Poczekajcie, zamurujemy tutaj. I tutaj, i tutaj. Dobra, nie ma wody. Nie ma wody. Co to jest za nick? Co to jest za nick? Cicho, Dave'ik, cicho. Tościk? Tak, to ja. Cicho. Tościk? Dobra, jestem cicho mega. Dobra, jesteśmy pod jego celem. Słuchajcie, robimy tu, podkop w tą stronę. Teraz do góry idealnie. Dave'ik, widzę cię. Czekaj, zrobię ci drabinę. Tościk, czy to ty? Tościk? Tak, tak. Co ty tutaj robisz, Tościk? O, spadłem, dobra, chodź stary, chodź szybko. Tościk, idę. Idź na dół, drabiną na dół. Ty przyszedłeś po mnie, Tościk! Przyszedłem, stary! Którędy? Teraz uciekamy, tak, w tą stronę, w tą stronę. Nie, tu jest jakaś woda, jak i leć dalej. Jezu, co tu się dzieje? A, ta woda to jest męczące, nie, no, ale dobra. Dobra, jest, to udało się tutaj. Niedługo jest, no, dobra, lecimy. Uciekam z więzienia, Tościk! Dobra, jest, idealnie, Tościk. Udało się nam, stary! Biegnij. Tam, teraz jesteśmy przy końcówce, ale nie możemy tutaj się zatrzymać, on nie może nas nakryć, czekaj. Przesuń się. Masz pochodnie? Nie masz pochodni, na pewno, bo ty w więzieniu byłeś. Dobra, muszę to zamurować niestety, żeby nie było widać, gdzie ten podkop zaczęliśmy robić. Kopiemy się tam dalej i na samym końcu zrobimy sobie bazę, stary. Mam nadzieję, że trafimy na jakiś węgiel po drodze, bo wtedy jak się tam dostaniemy, to będziemy mogli sobie zrobić taką bazę podziemną na razie i wtedy będziemy bezpieczni. Okay. Potrzebujesz czegoś? Jesteś głodny może? Wiesz co, nie, no możesz troszkę dać. No, ale masz tutaj. Troszkę. Dziękuję masz? Ci, Tościk, w ogóle jak ty to zrobiłeś, że tutaj przyszedłeś? Jak stary, ty w ogóle wymyśliłem to, że no, po kordach, stary, sprawdzałem kordy, idealnie wkopałem się pod twoją celę. Ty wierzę, co za mistrz w ogóle. Dziękuję ci, Tościk. To był jedyny sposób, stary, żeby cię wyciągnąć tak, żeby nikt nie zauważył. Nie wiem, jak mam ci się odwdzięczyć, ale to nie wychodzimy do góry, na razie nie ryzykujemy, tak? Na razie nie, on nie może nas teraz odnaleźć, musimy się wkopać tutaj i spędzić tutaj kilka dni.
Nie, nie, nie mam niestety kilofa drugiego. A i mogłem zabrać, a odłożyłem, widzisz? Ale tu na sam koniec się wkopiemy. Będziemy potrzebować stary węgiel i tak dalej. Ale możemy... Mhm. Ej, ale możemy zrobić ci kilof. Możemy zrobić ci kilof. Właśnie, masz drewno? Mam drewno i mam crafting i wszystko. O. Dobra, cofnijmy się tutaj troszkę, dobra. Tu zrobię lekki taki rozkop na bok. Dobra. Ja będę już węgla szukał, nie? Bo to Tak. No właśnie, o to chodzi. Dobra, tu stawiam crafting i też będziemy potrzebowali pochodnie. I teraz tak, zrobię ci kilof. Na razie kamienny niestety, ale to wszystko po kolei, nie? Wszystko trzeba robić z umiarem. Dziękuję. Dobra, ja się tu wykopię troszkę dalej. Jeszcze w dół, dobra, ponieważ jest większa szansa, że się dokopiemy do czegoś. W drugą stronę. Gdzieś tutaj trzeba znaleźć ten węgiel, no przydałby się węgiel, bo co robimy z węgla? Pochodnie, nie? Tak, pochodnie i... A ile masz patyków? Albo drewna? Mam drewna stack, więc spokojnie. Zabrałem właśnie, bo wiedziałem na co się... Ej, dobra, mam kopalnię, stary, chodź. Kopalnię? Tak, tu jest idealny... I mam węgiel. Stary, jaki konion znalazłem! Jaki konion! Zobaczyć. Dobra, stary, robię już pochodnie. Co to jest? A widzę też węgiel, no. Dobra, zbieram go tutaj. Daj pochodnie. Zaraz, już, daję tutaj. O, postawiłem. O Jezus, jak jasno, nareszcie. Dobra, super, w końcu coś widać. Dobra, robię resztę pochodni, żebyśmy mieli ich dużo i tobie też dam troszkę. O nie, plączą mi się palce, tak się stresuję, stary. Zaraz tutaj ja też się mega stresuję. Policjant może to być w każdej chwili. Musimy gdzieś jakieś diamenciki może nawet znaleźć, żeby miał jakiś w ogóle, wiesz, dobra, jakiś taki start, no bo to masz. Teraz sobie mogę wrócić. Dziękuję ci bardzo za pochodnie, dam sobie... Dobra, i teraz proponuję, stary, żebyśmy zostali w tym, w sensie tu zróbmy sobie bazę swoją, w tym miejscu, bo to jest idealne, dobra, miejsce tak naprawdę, bo tam na dole będą moby, więc tu to rozkopmy trochę i zaraz pójdziemy tam na dół poszukać też jakiegoś żelaza, czy czegoś z tych rzeczy, żebyśmy mogli po prostu jakoś tu przetrwać, nie? Dobra, ale rozwalę, ja nie wierzę, tu pochodnie. Że ty po mnie przyszedłeś, naprawdę, nie wierzę, stary, że no się... nie zostawiłbym ciebie tutaj. Już chciałem sam uciekać, ale no naprawdę było tak ciężko. No ja tyle bym czasu kopał takie wyjście, bo to wiesz, z łapki bym musiał wszystko. No dokładnie, nie? Wiem. Więc tutaj na szczęście dobrze, że przyszedłeś, dobrze, że się wszystko udało. Tutaj na 3 do góry. No to patrz jak ty kopiesz szybko, ja tak nie. Bo ja mam diamentowy zenchantowany kilo, zabrałem go z domu, wiesz, bo znalazłem. No, bo ty już właśnie mogłeś uciec do domu. No ja nie wiem, jak myślisz, kiedy już będę mógł wrócić tak do domu, żeby... Myślę, że tak z 3 dni tu będzie trzeba poczekać. 3 dni takie, no, minecraftowe, tak, nie? Aż zapomnij. Tak. Trzeba będzie coś... Dobra, mamy idealną bazę, stary. Wrócę się tylko jeszcze po ten crafting, który tam mieliśmy na górze. Albo nie, dobra, nie będę się cofał po niego. Możesz z nowego zrobić. No, mam mnóstwo drewna, więc bezproblemowo. Zostawiam go gdzieś tutaj i lecimy szukać. I lecimy zaraz na dół, tak. I wiku ciekawych tylko, rzeczy. Czekaj, dobra, w tym miejscu zrobię takie miejsce, w którym będziemy sobie rzeczy ogarniać. Zrobię nam 3 piecyki. No właśnie, też zrobimy jeden piecyk, dobra. To możesz postawić. No. Dajemy coś takiego. I wiesz, dobra, co zrobię? Jeszcze skrzynkę zrobię, żebym mógł tutaj zostawić jakieś itemy, których nie potrzebuję. Dobra. Dobra, coś takiego. I odkładam tutaj ten bruk. Jest creeper tam? Creeper na nas czeka, może zrobić sobie jakiś miecz. Masz może... Nie mam, tylko mogę ci z kamienia zrobić jak patyk, już, nie? Patyk. No. To jest już rewelka, jak będzie kamieniem. To proszę, wyrzuciłem ci. A, bo tutaj dałeś drewno, dobra. O, dziękuję ci bardzo. No, tak, jest tu w tej skrzynce już oddałem wszystko, co tam jest. No już jest jakiś ekwipunek. Pamiętajcie, że jak na start wygląda to dobrze. Dobra, to idziemy teraz na dół, stary. Coś znajdziemy jakiś. Okay. Trzeba cię uzbroić teraz, żebyś był gotowy na walkę jakąkolwiek. Ile tu jest mobów? Ile mobów? Ale jest żelazo, o, mamy żelazo. Pierwsze żelazo po wyjściu z paki. A! Co jest? Dziura była. Dobra, gdzie ty jesteś? Żelazo. Kopiesz żelazo, dobrze, kop żelazo. Ja tu też znalazłem żelazo, to już będziemy mieli coś, żebyś mógł się tutaj uzbroić jakoś lepiej, nie? No bo to jest. Dobra. Bo jest bardzo ważne. Dobra, mam znowu żelazo. Dużo go jest, dobra. No właśnie tutaj nigdzie nie ma. Ej, złoto mam! Złoto! Zrobimy ci złote coś. Dobra, też mam właśnie tutaj złoto. Ty, to jest w ogóle 11 poziom. To tutaj mogą być nawet. Mogą być diamenty. Ja bym ich poszukał, bo w sumie to policjant jest uzbrojony. Zdarzy bardzo. Się. Właśnie, no trzeba zrobić jakieś lepsze zbroje. No bo no, mam węgiel znowu, więc będziemy mogli sobie przetopić to wszystko. To jest też ważne. Ale się tak nie wyspałem w tym więzieniu, ci powiem. No, twarde łóżka tam mają. Tak, twarde mega, łóżka, mega, strasznie. No już tylko czekałem, aż wreszcie się uwolnię. Emerald! Emeralda masz? No wow. Minąłeś go nawet, stary. Gdzie? Tutaj. A tutaj? Ja naprawdę go nie widziałem. O, trzy emeraldy mi wypadły. Mam sześć żelaza, więc co? Ej, tu jest jeszcze emerald. Wow, ile emeraldów! O, co tu się dzieje w ogóle? Emeraldowa kopalnia. Będziemy mogli pójść jeszcze z jakimś villagerem też jakiś deal zrobić, bo wtedy będziemy... Tak, dostaniemy za to, nie?
Ej, szukamy diamentów tu? Czy ty idziesz teraz przepalać? Tak, co ja poszukam ja diamentów? Przepalać, ja idę przepalać, dobra, to dobra, ja poszukam dobra. Tu diamentów, to jest idealnie 11 poziom. No. Czy coś się w wiosce zmieniło, odkąd byliśmy zamknięci? No właśnie nic się nie zmieniło, nikt nie miał nic do robienia. Stary, to jest dramat. A co z naszym biznesem, jak myślisz, czy to powróci? W którym? No aż nielegalny biznesik. Na nielegalny ja bym już stary nie robił w to. Ja... O, mam co diamenty, stary, mam diamenty, mam diamenty. Masz diaksy? Tak, idealnie, stary, od razu ci uzbroimy, ale mamy szczęście dobra, teraz. Dobra, dobra. Ej, ale ich tu dużo, jeszcze mam szczęście na kilofie, to już w ogóle będziemy ich mieć, może na całą zbroję starczy. Dobra, ja sobie właśnie w tym momencie przepalam, 12, wiesz? Jeszcze potrzebuję więcej, dobra, lecę dalej, może coś znajdę jeszcze. Ja zaraz do ciebie przyjdę, tylko sobie właśnie przepalę troszeczkę. Dobrze. Oj, ale ja nie wiem, czy mi starczy, nie. A na co chcesz, żeby ci starczyło? Nie, jak mi skończy się palić o, węgiel, emerald. Kolejny. Ale może się uda. Wiesz co, powiększę naszą troszkę bazę, bo tutaj jest... Powiększ. Tak troszkę można powiększyć, że tak powiem. Dobra. Może znajdę zaraz jakieś diamenty znowu, bo... Udało się, dobra. Mam żelazo. Się. Masz? Dobra, to chodź tutaj do mnie i kop. I znajdziemy. Nie? Mam nadzieję, że zaraz się uzbroimy na pewno. Gorzej z enchantami, bo to może być ciężkie, bo nie mamy książki żadnej ani trzciny. O nie, ale mam HP. Dwa serduszka. A gdzie ty się wykopałeś? Do góry? Gdzieś nie, ja się kopię na 11 poziomie, przy tej lawie, stary. A przy lawie? Tak, przy lawie, bo ja tu diamentów szukam dla ciebie. No i znalazłem, stary, chodź tu zobacz. Ale jak ja się wkopałem się idealnie. Wykopałem. Tu. Czekaj, już wyjdę tam. Jesteś. Patrz, tu gdzie powiedziałem, że tu siedzę. Znaczy tu kopię, żeby znaleźć diamenty i patrz, wykopałem się dwa w bok i znalazłem. Yeah. Idealnie, dobra, stary, kopię to na szczęściu. Zabrałeś tam jakiegoś diamenta, ile mamy ich już? Masz jeden. Masz jednego tylko, ta? Dobra, tak, czyli tak, mamy 22 wiesz? Diamenty. 24 są chyba na zbroje 22? Potrzebne. Tak. No to już mam prawie na całą zbroję, ale myślę, ej, kolejne diamenty! Jaki fart w tym odcinku! Nie. Co się wydarzyło, stary? Co? Dobra, kopię to tym kilofem ze szczęściem. Jaki fart! Nie wiem właśnie. Masz trzy. Dobra, mamy 35 diamentów, stary, idziemy robić ci zbroję. Już mamy wszystko, czego potrzebujemy. Nie spodziewałem się, że to tak szybko uda nam się ogarnąć. Ale o co chodzi w ogóle? Nie wiem, ale pięknie, idealnie, stary. Co, już mam taki ekwipunek potężny, no to już jest po prostu... Nawet jest tu lapis lazuli, żeby zrobić enchanty, ale nie mamy enchantu, więc... Nie mamy jeszcze tego, nie, tego już nie... No, to już jest za dużo roboty, to będziemy musieli pójść do wioski, jak już stąd wyjdziemy, na szybko zenchantować coś. Na razie tutaj się trzeba ukryć, wiesz, żeby się policjant... No, bo dokładnie, nas dokładnie. Znajdzie, no, nie ma szans, żeby nas tutaj znalazł. Dokładnie, dobra, wylatuję tutaj do góry. Chodź. I już robimy uważaj, ci tą... Uważaj, bo cię goni pajączek. Ale dobra, na szczęście. Skubany, dobra. Robię ci zbroję, stary, na szybko. Dobra. Robię dobra, tak. Dobra. Na pierśnik, buty, czapka. Tak. Ależ jak. Spodnie. To? Ej, jeszcze mamy 11 diamentów, stary. Masz tutaj to, już załóż to. A ja ci zrobię jeszcze miecz. Jezus, jak ja dawno nie miałem diaksów na sobie. Boże, jak to pięknie wygląda. Nareszcie diamenty. Dobra, robię ci. Miecz kilo ci nawet zrobię, stary. Teraz to już nas stać na wszystko. Naprawdę miecz kilowny, to ty... Patrz, nawet, kurczę, nawet ci siekierę zrobię. Siekierę... Stary, wszystko ci zrobiłem. Nie. Masz to? Ja! Wszystko mieliśmy z tych diamentów, jeszcze mam dwa mi zostały. O co chodzi w ogóle? No to teraz to już mogę, no nie. Teraz już bym policjanta pokonał. Gdzie jestem policjant? Dawaj, dajcie mi tego policjanta. Nie, jeszcze enchanty są bardzo ważne, ale jesteśmy w dwójkę, ja mam enchanty, więc w sumie mamy szansę. Dobra. Mamy szansę. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. No i do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Może jutro uda nam się pokonać oficjalnie policjanta i już będziemy mieli z nim spokój i będziemy mogli odetchnąć z ulgą, nie Dejwik? Tak jest. Tak, to Żółwik. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.